Dzień dobry Państwu. Ja podobnie jak Pan Wojtek muszę dokonać coming outu. Przyjechałem samochodem, ale jechałem z Wrocławia, więc chciałem dzisiaj wyjechać, chciałem też dzisiaj wrócić. Chciałbym Państwu... Inaczej. Pracuję w firmie TPA, która jest zapleczem laboratoryjno-technologicznym koncernu Strabag. A Strabag to taka firemka, która kilka dróg zbudowała, kilka mostów, kilka budynków. Oczywiście tutaj duży cudzysłów. I w latach 2016-2021 miałem przyjemność kierować projektem, gdzie chcieliśmy wykorzystać zjawisko luminescencji do budowy dróg i tym samym rozjaśnić drogę, dzięki czemu powstała świecąca w ciemności, jak to The Telegraph określił, najpiękniejsza na świecie ścieżka rowerowa dla rowerzystów. Gdzie ta ścieżka jest? Zbudowaliśmy to w Lidzbarku Warmińskim. Dlaczego 16-tysięczne miasteczko w województwie warmińsko-mazurskim? Ponieważ rok wcześniej odbywała się tam konferencja Polskiego Kongresu Drogowego, na której jednym z tematów było, jak przyciągnąć ludzi na ścieżki rowerowe, jak zachęcić do jazdy rowerem, więc tam były głosy, zróbmy kolorowe nawierzchnie, zróbmy, przede wszystkim róbmy te drogi, tak? I nie wiadomo, po którym koktajlu już poza kuluarami szef szefów krzyknął, zrobimy świecącą. No to zrobiliśmy. I tutaj... Można było dotąd powiedzieć o ścieżkach rowerowych, że nierówne, że zbyt kręte, że za wąskie, ale że świecące. Proszę spojrzeć teraz na te pod Lidzbarkiem Warmińskim, pierwsza w Polsce, jarzy się błękitną poświatą. Lata świetlne, czekaliśmy na taki wynalazek. I jest krótka, ale własna. Polska ścieżka z kruszywa z dodatkiem specjalnej substancji ładuje się za dnia, a nocą świeci nawet przez 10 godzin. Ścieżka bardzo ładnie fosforyzuje w nocy. Kolor jest o wiele bardziej widoczny. Super mi się podoba. Często jeżdżę tą ścieżką, wieczorami również. Przyjemnie jest jeździć. Proszę Państwa, teleekspres. Ale kluczowe jest to zdanie pana ostatniego, przyjemnie jest po prostu, ponieważ jazda rowerem to nie jest tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B. No, czerpmy z tego przyjemność, tak? Oprócz zdrowia, widoków, jeździmy po fajnych ścieżkach. Jako że pracuję w laboratorium, miałem nieograniczony dostęp do instrumentów laboratoryjnych, tutaj akurat laboratorium w Pruszkowie. Dlatego też niezbędnym było też wykorzystanie ciemni do obserwacji pierwszych próbek. Także toalety męskie w naszych laboratoriach były w pewnym czasie bardzo oblegane. To była nasza pierwsza ciemnia i tak pozostało do dzisiaj. To są próbki niebieskiego asfaltu właśnie z substancją, która świeci. Tak, no, proszę sobie wyobrazić kolejki do toalet męskich u nas w firmie. Naprawdę w pewnym momencie był to wielki boom. Każdy był wpuszczany. Wybraliśmy miejsce pod Lidzbarkiem Warmińskim. Ja spróbuję tutaj cofnąć filmik. Ścieżka rowerowa Green Velo, która przy powstawaniu nie wycięła drzewa. Bardzo super, że nie wycięła drzewa, jednak po zmroku to drzewo nie jest widoczne, nie jest widoczny zupełnie zakręt. Dlatego wybraliśmy to miejsce na tą naszą nawierzchnię, dzięki której teraz w tym momencie wygląda w ten sposób. Drzewo jest widoczne i generalnie jeździ się przyjemnie. Początkowo ścieżka wyglądała w ten sposób, no, tak stwierdziliśmy, że trochę łyso, fajnie świeci, fajnie widać drzewo, dlatego dodaliśmy piktogramy, dzięki czemu ścieżka dostała troszeczkę więcej uroku. To jest akurat początek ścieżki, przed chwilą obserwowaliśmy koniec, od tego momentu budowaliśmy, no tutaj widzimy, dość nierównomiernie świeci. Oficjalna wersja jest taka, że chcieliśmy odwzorować drogę mleczną. Nieoficjalna jest taka, że po prostu krzywo posypaliśmy. Tak wygląda ścieżka z lotu ptaka.
Co nas inspirowało? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Zastosowaliśmy bardzo innowacyjne materiały, które potrafią fosforysować do 10 godzin. No przede wszystkim ekologia, ponieważ nie stosujemy tutaj żadnych źródeł zasilania poza słonecznym. No i przede wszystkim atrakcyjność. Usłyszał o nas cały świat, którego programu nie włączyliśmy, tutaj akurat Galileo. Wszędzie pojawiały się nasze filmy, nasze zdjęcia. Se aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, as ciclovias ainda são alvos de polêmicas, na Polônia a... Także w pewnym momencie przez kilka lat dostaliśmy ponad 600 zapytań z 53 państw i trochę nas to przerosło, ale daliśmy radę. Co świeci? Jest to czysta chemia. Ja bym tutaj dodał jeszcze czysta fizyka. Luminescencja w wolnym tłumaczeniu znaczy zimne świecenie. Dlatego, ponieważ zanim odkryto luminescencję, świecenie było wywoływane tylko i wyłącznie poprzez rozgrzanie ciała fizycznego do wysokiej temperatury. Mieliśmy płomienie ognia, później wolframowe jądra w żarówce. No, luminescencja tego nie potrzebuje, stąd zimne świecenie. Luminescencja potrzebuje czynnika wzbudzającego. Nasz luminofor to jest glinian z trądu, substancja znana od lat przez badaczy. Dodatkowo jest dodana jest jeszcze do tej substancji, dodane są pierwiastki ziem rzadkich, takie jak Europ i Dyspros, dzięki czemu mamy takie bardzo fajne wyniki w długości świecenia. Czynnikiem wzbudzającym jest właśnie światło. Polega to na tym, w każdej luminescencji wiemy, jak wygląda jądro atomu. Wokół atomu biegają sobie elektrony i kiedy na luminofor, czyli substancję, która może świecić, działa czynnik wzbudzający, elektrony zostają wzbudzone do poziomu wyższego energetycznego. Jak przestaje czynnik działać, elektrony sobie powracają i to jest tak zwane przejście promieniste i po prostu emitują światło. Tak wygląda przekrój przez nawierzchnię, która została wybudowana pod Lidzbarkiem Warmińskim. No to jest po prostu system żywic syntetycznych, odpowiednio dobranych. No i te nasze kamyczki z luminoforem. Tak wyglądała budowa, także no, ręczna robota jak przy posadkach żywicznych, ale widzimy, jak to szybko szło. O, tutaj krzywo posypałem właśnie. Tutaj kolejne zdjęcia z rowerzystami akurat. Tak to wygląda. Tamta nawierzchnia jest opatentowana. Oczywiście opatentowaliśmy też inne rozwiązanie, wciskanie tych luminoforów w mieszanki mineralno-asfaltowe. Tutaj jest film z budowy. To jest automatyczna posypywarka do kruszy, zintegrowana z rozciołaczem. Takich w Polsce nie ma, to akurat budowaliśmy w Niemczech. Wjeżdża walec drogowy, asfalt jest gorący, kruszowo jest wprasowywane i tak to się odbywa.
Technologia łatwiejsza do wykonania. Osobiście wolę tamtą z żywicami. Tak wygląda nawierzchnia. Troszeczkę inaczej, tak? Mamy świecące punkciki i nawierzchnia żywiczna świeci nam praktycznie cała. Tutaj jedno z poletek doświadczalnych pod Mławą. Tutaj jest most w Larisie. Nasi greccy partnerzy wybudowali właśnie taki mostek. Wybudowali też jeszcze punkcik widokowy, ale akurat zdjęcia nie mam. To jest ta Mława. Tutaj jest jeden z projektów i taka ścieżka w tym roku powstanie w pobliżu Poznania. Tutaj jest budowa w jednej z gmin poznańskich. Tutaj inwestor musiał wykorzystać środki przeznaczone na innowacje, w związku z czym oprócz tej świecącej nawierzchni dookoła są też lampy solarne, w związku z czym ta nawierzchnia po prostu nie świeci, ale musiał wykorzystać te środki, musiał wybudować, wybudował. No niestety, taki mamy klimat. Żeby obserwować naszą nawierzchnię, została zamontowana kamera internetowa, żeby to podglądać, jak to się zachowuje, bo nie zawsze można było tam dojechać. W związku z czym latem wygląda to następująco. Kiedy zajdzie słońce około 22, już mamy świecenie piękne, 23:30 jeszcze widać. Pierwsze 30 już no jest ziarno, no i później staje słoneczko. Także latem tutaj nawierzchnia jest w stanie oddawać światło przez całą noc. Tutaj właśnie są z print screeny z lata. W czasie pełni księżyca ścieżka tak bardzo nie świeci, ponieważ bardziej świeci księżyc, także tutaj musimy uważać. Percepcja oka jest troszeczkę inna i to świecenie jest mniejsze, no mówimy o tym głośno. W trakcie innych warunków zimą nasłonecznienie jest mniejsze, temperatura powietrza jest też niższa, w związku z czym elektrony też troszeczkę wolniej biegają. Zmrok zapada około 18, no i około 22, świeci to około 22. Do 22, czyli gdzieś około 6 godzin zimą jest ta ścieżka widoczna. Jest to niewątpliwa atrakcja turystyczna dla Lidzbarka Warmińskiego. Są obrońcy ścieżki, są przeciwnicy ścieżki, którzy zarzucali nam zanieczyszczenie świata światłem, gdzie to nie jest mocne światło. No ale zawsze się przeciwnicy zawsze znajdą, prawda? I tamte rozwiązania są do miejsc takich zupełnie pozbawionych świateł, czyli poza miastami, w lasach i tak dalej. Wymyśliliśmy też rozwiązanie dla miast, głównie dla przejść dla pieszych, dla przejazdów rowerowych. To jest poletko wybudowane pod Wrocławiem, poletko doświadczalne. Ono już ma 4 lata, obserwujemy to. Także mam nadzieję, że w tym roku, może w przyszłym, wybudujemy takie przejście przyszłości. Mianowicie podajemy światło od spodu. Ja nieraz się zorientowałem, prowadząc samochód bądź rower, jak deszcz pada po zmroku, ja nie widzę pieszego, mimo że mam reflektory, pięknie jest oznaczone przejście dla pieszych. Ja jadę 20 na godzinę, bo naprawdę uważam na pieszych i szanuję. Ja nie widzę. Dlatego wymyśliliśmy coś takiego, żeby podświetlić pieszego od spodu, ponieważ to od razu wzmaga uwagę kierowcy, zainteresowanie i naprawdę taki pieszy jest o wiele lepiej widoczny i myślę, że to jest takie rozwiązanie przyszłości. To jest pół przejścia dla pieszych w laboratorium naszym, także tak to wygląda i mam nadzieję, że jeszcze się nieraz zobaczymy, jak coś takiego wybudujemy. Dziękuję bardzo.